imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do różańca. Maryjo, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. No to kochani, zaczynamy. Zaczynamy nasze zmagania z różańcem, zaczynamy nasze zmagania z poznawaniem różnych miejsc takich bliskich Maryi. Dzisiaj dla Was taka zagadka na początek. Myślę, że dosyć łatwa jednak zagadka. Będziemy się rozkręcać potem. Skojarzenia. Zaczynamy od pierwszego hasła. Ciociu, przeczytaj. Cel pieszych pielgrzymek. Co to może być? Pomyślcie, odkładamy, patrzymy dalej. Teraz ciocia Marta przeczyta. Maryja z raną na policzku. Myślę, że już może nawet całkiem spora grupa dzieci doskonale wie, o czym mówimy, ale mamy jeszcze parę podpowiedzi. Duchowa stolica Polski. Dobra. Jasnogórska Pani. Jasna Góra. Coś mi to mówi chyba. Już chyba. I ostatnie, ciociu? Czarna Madonna. Czy ktoś wie? Dokąd dzisiaj jedziemy na wycieczkę? Chyba do takiego miejsca, które mam takie wrażenie, wielu z nas odwiedziło. Pewnie wszyscy, albo prawie wszyscy je znamy. A mianowicie do Częstochowy. Częstochowa, kochani, bierzemy mapę Polski i na tej mapie Polski ciocia Lucja nam zaznaczy Częstochowę. Tak, już wbijamy. I słuchajcie, dzisiaj odwiedzamy duchową stolicę Polski. Obraz w Częstochowie jest jednym z najbardziej znanych i czczonych obrazów na całym świecie. Wyobraźcie sobie, kochane dzieci, że tradycja podaje, że obraz ten został namalowany przez świętego Łukasza Ewangelistę na płycie stołu, z którego jadła święta rodzina. Zobaczcie, jaki my mamy skarb w Częstochowie. Też tradycja mówi, że został namalowany jeszcze za życia Najświętszej Maryi Panny. Piękne. Niesamowite. A historia Polski opowiada o wielu cudach, kiedy to Matka Boża ratowała nas przed... Przed różnymi właśnie takimi atakami. Na przykład Szwedów, to myślę, że możecie rodziców zapytać, jeżeli nie wiecie sami. Był taki czas, że Polskę w XVII wieku zaatakowali Szwedzi. Zajęli cały nasz kraj, poza Jasną Górą, poza tym klasztorem, który się bronił i który tak naprawdę zapoczątkował też poprzez cud Maryi to, że udało nam się tą wolność na nowo odzyskać. Piękne to jest i była historia, widzicie? Już mamy odrobioną historię. I piękne, moi kochani, i niesamowite jest to, że na Jasnej Górze wciąż powiększa się Księga Cudów. To nie jest tak, że te cuda się skończyły. Maryja działa, jest tam i działa dla nas, bo nas kocha. I tak sobie myślę, gdybyście, bo to też, do tego też będziemy Was zachęcać, gdybyście chcieli pielgrzymować na Jasną Górę, to na pewno wiecie, że są te piesze pielgrzymki z różnych miejsc w Polsce. Z jednych miejsc idzie się kilka dni, z innych miejsc idzie się kilkanaście dni. Z tego miejsca, w którym my mieszkamy, to około 10 dni piechotą. Może niekoniecznie dacie radę iść piechotą, ale no, pomyślcie, może trzeba po prostu jakoś inaczej się dostać na Jasną Górę. Chyba, że ktoś ma szczęście i tam mieszka. To dopiero codziennie odwiedza mamę, ale by było naprawdę pięknie. Także odwiedzajmy.
A dzisiaj wykonamy pracę plastyczną numer jeden. Dzisiejsza praca jest, myślę, przede wszystkim dla tych osób, które może nie za bardzo lubią kleić, albo oklejać, albo wyszywać, chociaż wyszywać też trochę dzisiaj trzeba będzie. Przede wszystkim jest dla tych, którzy lubią pisać. Pisać, pisać i czytać, a może nawet macie takie zadanie domowe, że trzeba poćwiczyć kaligrafię. To my Wam pomożemy. Bo zrobimy dzisiaj, moi drodzy, taki zeszyt. Zeszyt różańcowy. Zeszyt różańcowy, który będzie nam potrzebny do tego, żeby zapisać sobie w nim wszystkie tajemnice różańca, które są. Będziemy zaraz o tym też mówić, żeby pamiętać. Może zostawicie sobie tam trochę w zeszycie miejsca na to, żeby notować sobie swoje przemyślenia, bo ksiądz Marcin tutaj będzie do nas też mówił przed każdą tajemnicą słowo. Może Wy będziecie mieli jakieś swoje rozważania. Zachęcamy Was do tego. Stwórzcie sobie taki zeszyt. Co potrzebujemy? Potrzebujemy kartkę papieru, sztywniejszą, która będzie okładką. Potrzebujemy zeszyt, jeśli chcecie, albo może to być w linię, albo w kratkę, albo w szersze linie, albo w te linie z zaznaczonym czerwonym. Zależy, ile macie lat i jak lubicie pisać, ale polecam, żeby jednak były linie. Dobra, żeby to nie były gładkie kartki, bo kaligrafia wymaga od nas porządku, modlitwa też, wiecie, to wszystko jest powiązane. To naprawdę taka praca ducha, prawda? Nie? Że to jest jednak ważne, trzeba nad sobą pracować. Z zeszytu wyrywamy ze środka, ładnie tutaj odginając te spinacze kartki, żeby nie było tak, że one są porwane, to pamiętajcie, odginamy sobie te spinacze i wyjmujemy kartki. I te kartki sobie będziemy, przykładamy sobie właśnie do naszej okładki. Co na okładce? Na okładce proponuję zrobić piękną stronę tytułową, czyli jakąś śliczną ramkę narysować i podpisać ten zeszyt, żeby wiadomo było, o co chodzi. My wymyśliliśmy, że zrobiliśmy sobie zdjęcie naszego różańca. Każdy z Was na pewno ma taki ulubiony różaniec swój. Zrobiliśmy zdjęcie i wydrukowaliśmy. Jeśli tata może Wam pomóc, albo starszy brat, albo sami potraficie, proszę bardzo, prawda? Można już drukować. Jeśli nie, możecie też na przykład sobie narysować różaniec i podpisać, tak? I podpisać tutaj na dole, no my proponujemy mój zeszyt różańcowy, ale możecie jakkolwiek uważacie to sobie podpisać. I teraz te kartki z zeszytu wkładamy do środka, zginamy na pół, tak żeby było równo z tymi karteczkami, zginamy, zobaczcie, żeby nam to równo wyszło i już jesteśmy coraz bliżej naszego zeszytu, żeby on był i mógł się otwierać. Bierzemy sobie teraz zszywacz i jak chcecie, możecie tym zszywaczem, nie zszywaczem, tylko dziurkaczem, dziurkacz, zszywacz, dziurkacz. Trudne te nazwy, nie? Trzeba się tyle rzeczy uczyć, naprawdę jeszcze czasem niekiedy dzieci mają przybory szkolne w obcym języku, wiecie? Jeszcze potem trzeba się zastanowić, gdzie przez jakie U się pisze dziurkacz, prawda? Myślałam, że zszywacz, bo zszywacz przez jakie U to bym nie no, wiedziała. To faktycznie. Ale dobrze wujek mówi, bierzemy dziurkacz i robimy dziurki. Ciach! Mogą być dwie. Po to, żeby potem przełożyć nitkę, tak jak my tutaj przełożyliśmy nitkę, zobaczcie, przez te dziurki, żeby to nam zszyło. Może to być wstążeczka, może to nawet być drucik kreatywny, żeby tak ładnie nam trzymało. A może być więcej dziurek, tak jak my tutaj przygotowaliśmy dla Was, jest tych dziurek 5, czyli tak sobie robimy dwie, potem robimy dwie jeszcze, żeby była równa odległość. Tutaj nam strzałeczka tak ładnie zaznacza. Jeszcze raz. Zobaczcie, już mamy 4 dziurki i potem jeszcze jedną, piątą tutaj do góry. I bierzemy na najlepiej taką właśnie taką włóczkę, nawlekamy na igłę, taką dużą. Tu musicie pomóc, poprosić o pomoc ciocię krawcową różańcową, chyba że macie babcię krawcową różańcową albo mamę, to w ogóle będzie cudowne. I myślę takie 2 metry takiego sznureczka. Przewlekamy, naprawdę, ja tu nie będę pokazywała, bo ja w ogóle wiecie o tym dobrze, że nie umiem szyć, dlatego mam ciocię, ale tutaj sobie tak przewlekłyśmy w tą i z powrotem, po prostu, żeby to zahaczyć. Na końcu sobie tutaj łączymy i zostawiamy takie długie. Dlaczego zostawiamy takie długie? Bo my byśmy bardzo chcieli, żeby oprócz tego, że jest to książeczka z tajemnicami, żeby to też był nasz taki modlitewnik. I będziemy sobie zaznaczać, który dzień tygodnia, i która tajemnica i Wy właśnie przy niej jesteśmy, więc będzie to też, zobaczcie, taka nasza zakładka. Zaraz Wam pokażemy jeszcze, jak zrobić na końcu
takie miłe zakończenie, takie trochę cięższe, żeby nam nie wypadała ta niteczka. I będziemy sobie zaznaczać, jakie tego dnia są tajemnice. Myślę, że chyba tak powiedziałam w miarę jasno. Ciocia jeszcze nam pokaże, jak zrobić zakończenie. Zrobić zakończenie, słuchajcie, więc bierzemy sznureczek i nawijamy sobie sznurek na palce. Na cztery paluszki. Zawijamy kilka razy. Tak, wujek może pomóc, bo nitki się czasem nam potrafią zaplątać. Jak mamy w ten sposób zawinięte, odcinamy sobie kawałeczek sznureczka. Zdejmujemy z paluszków i powstało nam, zobaczcie, takie kółeczko. I tutaj z jednej strony to kółeczko sobie ładnie zawiążemy. Wujek mocno ściśnie, bo wujek ma dużo siły. I co? Przewiązać? Wujek troszkę potrzyma jeden paluszek. Dobra. O, dziękuję bardzo. Przewiązujemy mocnym supełkiem. Raz. I drugi raz. I teraz słuchajcie, tutaj przetniemy te niteczki. Odetniemy to, co nie pasuje, żeby ładna ozdoba była równej długości. I pozostaje nam tylko... Przymocujemy to. Przymocować. Przywiązać. Tak, przywiązać za jedno kółeczko do naszego tutaj tego sznureczka, który został, tak? I wtedy mamy takie piękne zakończenie. No bo musimy znać tajemnice. Jeśli znamy, chcemy się modlić na różańcu, to tajemnice są ważne. Bo każdy dzień to jest inna tajemnica. Jak to jest z tymi tajemnicami, ciociu? No właśnie, słuchajcie, jakie mamy tajemnice? Mamy tajemnice radosne, które mówią o radościach Maryi. Mamy tajemnice światła, które mówią nam już o tym, co działo się za życia Pana Jezusa. Mamy tajemnice bolesne, mamy tajemnice chwalebne. Jak już mamy taki piękny zeszyt z tajemnicami, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko się modlić. A każdego dnia inną tajemnicę, tak, ciociu, jak to jest? Dnia, jak to jest tak, przy każdego dnia odmawiamy inną tajemnicę. Tajemnice radosne odmawiamy w poniedziałki i w soboty. Tajemnice światła odmawiamy w czwartki. Tajemnice bolesne odmawiamy we wtorki i w piątki. A tajemnice chwalebne w środę nam i niedzielę. W środę i w niedzielę. Także zobaczcie, każdego dnia tygodnia mamy wyznaczoną tajemnicę. U nas troszeczkę zrobimy to inaczej dla Was, po to, żebyśmy też mieli tak uporządkowanie. Czyli przez pierwszy tydzień naszych rekolekcji od poniedziałku do piątku będziemy przechodzić przez tajemnice radosne, przez drugi tydzień od poniedziałku do piątku przez tajemnice światła, później bolesne i później chwalebne, żeby było uporządkowanie, żebyście mogli sobie też w tym zeszycie to tak ładnie powpisywać, rozrysować. I no właściwie jesteśmy gotowi do modlitwy. Jednej rzeczy, której może nam brakować jeszcze, albo może potrzebujemy więcej takich rzeczy, to są różańce. I tutaj też wiem, że ciocie będą miały różne świetne pomysły na różańce. A żebyście sprawdzili, tak sobie myślę, że to też ważne, czy wasz różaniec jest taki, jak być powinien, bo oczywiście możecie mieć taką dziesiątkę, ale taki pełny różaniec, gdyby sprawdzać, to też takie zadanie matematyczne dla was, słuchajcie, ile ten różaniec ma tych paciorków. No to słuchajcie, skoro mamy 5 dziesiątek, zdrowaś Mario, to będzie 5 razy 10 i do tego musicie dodać 5 Ojcze Nasz i 4 paciorki rozpoczynające różaniec. To zadanie domowe chyba jest, wujku, matematyczne. Tak. Bierzemy zeszyt od matematyki, liczymy. Czyli, uwaga jeszcze raz, 5 razy 10 plus 5 plus 4. Pewnie dla najmłodszych dzieci za trudne, ale dla rodziców to już chyba dadzą radę, a starsze rodzeństwo na pewno wam pomoże. Na paluszkach można. Tak, zabraknie nam. Trochę zabraknie. No i słuchajcie, zapraszamy do modlitwy różańcowej wspólnie z nami. Do zobaczenia. Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Pierwsza tajemnica radosna. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
Do Matki Bożej przyszedł Archanioł Gabriel, który jej powiedział radosną wiadomość. Powiedział jej: Maryjo, Bóg Ciebie bardzo kocha i zna Ciebie i chce Tobie we wszystkim pomagać. Matka Boża wiedziała, że może zaufać aniołowi, że może zaufać Panu Bogu. I wtedy anioł jej powiedział, że Pan Bóg ma taki pomysł, żeby z Matki Bożej narodził się jako człowiek Pan Jezus. I Matka Boża od razu odpowiedziała: niech mi się stanie według słowa Twego. Dlatego właśnie Maryję nazywamy Matką Bożą. I także każdy z nas. Pan Bóg chce, żebyśmy Mu pomagali, tak jak Maryja. Bo On chce się narodzić w sercu każdego z nas. Więc teraz połóżmy naszą rękę na sercu. Można teraz zamknąć oczy i powtórzyć modlitwę. Panie Jezu, przyjdź do mojego serca. Chcę Ciebie nosić tak jak Maryja. Módlmy się o to w tej dziesiątce różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami, przez niepokalane serce Maryi, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.